Dzisiaj może coś powiem odnośnie doboru noży dla amatorów kuchennych rewolucji. Jaki nóż niedrogi albo i drogi możemy sobie kupić, żeby na miarę długo posłużył, nie był jakiś skomplikowany w oszczeniu i był praktyczny. Może zaczniemy od najmniej praktycznego, który był akurat w komplecie z firmy WMF, niemiecka firma. Taki oto nożyk, prawdopodobnie do obierania. Mi ten nóż przypomina film Milczenie owiec. Także może nie będę wspominał. W ogóle go nie używam. No ale jest, był w komplecie, także... Także został. Tu akurat do kompletu podchodzi ten nóż. Nóż szefa kuchni. 20 WMF-a. Dość ciężki, także fajnie się nim robi. Jeżeli byśmy chcieli kupić, no to jakoś lubi cięższe noże, także taki... Taka 20 jak najbardziej jest fajna, praktyczna, dobrze leży w ręce. Tutaj mam drugą 20 z firmy Fissler. Też ciężki, rączka tak jak widać jest kwadratowa, troszkę mniej praktyczny. No wszystkie akurat tutaj trzymam ekstremalnie ostre. Lubię akurat, gdy noże są ostre, nie lubię się męczyć jakimiś tępymi nożami, także przez to nagrałem ten filmik odnośnie tam może oszczałek. Pod nie wszystkimi sztukami dobrze nauszymy noże. Tu akurat Fissler 12. Jedyny minus to to, że jest klinga dość niska przy krojeniu jakichś większych warzyw czy czegoś, no to tutaj ręką możemy zawadzać. Także tutaj pod tym kątem to nie jest za dobre, powinien być bardziej taki jak Santoku, żeby była ta klinga wyższa. Co do rączki, jak najbardziej fajnie leży w ręce, także nie ma tego problemu, żeby jakiś był mało praktyczny. Tutaj chińska 18, zamówione na AliExpress. Fajnie wygląda, praktycznie prawie tak jak to Giro. Takie ma, wiadomo, że tych warstw nie ma, tak jak w tym japońskim nożu, ale na wygląd fajny. Klinga wysoka, także to do warzyw Santoku jak najbardziej. Takie też powinniśmy sobie kupić do krojenia głównie warzyw. Tutaj Robert Welch, nóż do tam oddzielania mięsa od kości czy do trybowania. Fajnie leży w ręce, też nie jest lekki, fajnie leży, dość ciężki, nie jest takie pióreczko, także też akurat na tej oszczałeczce Chef Choice go nauszyłem, także mega ostry. Tutaj z tańszych noży Fiskars seria Fusion, lepsza niż ten Functional From, troszkę większa twardość, bodajże 55 Hz, te tańsze mają około 52, także wiadomo, troszkę szalą się szybciej z przytępią. Rączka taka jakby silikonowa, także też fajnie się nim kroi. 11 czy 12 do takiego delikatnej pracy. Co do noży Fiskarsa, no to tutaj mamy jeszcze serię Royal. Według mnie naprawdę bardzo dobry nóż. Tak jak za Fiskarsem jakoś tam zbytnio nie przepadam, bo to ma jedne rzeczy lepsze, drugie gorsze. No co do siekier, no to wiadomo, że ma dobre oszczałki, ma liche, także, ale ta seria noży Royal bardzo fajna. Metalowa rączka, tu jest 12, klinga troszkę wyższa jak w tym, także nawet jakieś szatkowanie czy kolejne cebulki nie będzie tutaj problemu. Też nie jest lekki, fajnie leży w ręce. 55 HRC, także twardość jest dość dobra. Mega ostry, tutaj jest 15 też, seria Royal. Jeszcze mają szefa kuchni, bodajże 20, chyba 18 albo 16 Santoku. Fajnie naoszony, całkiem inaczej niż wszystkie pozostałe noże. Tak jakby był oszony na oszczałce, także nie ma tylko samej krawędzi naoszonej, tylko że jest to bardziej ścinany po długości. Tu nóż taki malutki, 13 Santoku z firmy TB, model Evercut. Nie jest tani, ale też jakoś niby miał być ekstremalnie ostry, ale przy wcięciu papieru no to delikatnie zacina. Jest tutaj na końcówkę naniesiony jakiś tam tytan, także jest ponoć ekstremalnie twardy. Tylko dziwne, że nie podają twardości jaka jest. O, jeżeli chodzi o oszczenie, no to zalecają, żeby wysłać do firmy. Akurat nóż to jest francuski, także tu by był problem, nawet chyba w tych oszczałkach nie ma co go oszczyć, chyba że na tym Chef Choice'ie, na tej polerce, jak mi się stępi, no to spróbuję naoszczyć.
Tutaj mamy już stary, troszkę przebarwiony, tak jak widać, jak ktoś myśli kupować nóż ceramiczny, no to lepiej może kupić szary czy czarny, z tego względu, że jeżeli będziemy jakieś kroić owoce albo jakieś warzywa, to może nam się troszkę przebarwić. To jest akurat Kenji Knife z telezakupu Mango. Troszkę mi się tutaj obruszało uchwyt, ale dość dużo było nim krojone. Teraz akurat na czerwcowie się był naoszczony, także już elegancko, bo już był troszkę przytępiony. Tutaj kolejny nóż ceramiczny. Jedyny dla mnie mankament, to jest strasznie lekki. Chyba, że ktoś lubi lekkie noże, no to będzie zadowolony. Tu jest 18. Fajnie rączka wyprofilowana, naprawdę super leży w ręce. Taka jakby delikatnie miękkawa. Kolor, tak jak widać, szary. Twardości to akurat przy ceramice nie podają. Już tam jest jakieś nowoczesna ceramika akurat w tych nożach zastosowana. Wiadomo, firma Kajecera, oni się specjalizują głównie w nożach ceramicznych. Naprawdę ekstremalnie naoszczony od nowości. Zobaczymy później, jak się przytępi, jak czy go poprawimy do tej jakości na oszczałce. No jak ktoś już lubi i pasjonatem krojenia, lubi mieć jakiś kombajn, no to można się wyposażyć w taki oto nóż. To Giro Flash 58HRC, nóż japoński, 58 warstw kutych, ekstremalnie ostry, można się nim golić, ja tu chyba rękę to trochę przegoliłem. Także super leży w ręce, fajnie wyprofilowany, to jest akurat 16. Jeszcze myślę sobie kupić Santoku 18. Także tutaj nóż dla pasjonatów krojenia. Co do ostrości, no to wiadomo, wszystko też zależy od tego, jakim będziemy mieć oszczałkę. Jak będziemy oszczyć na jakichś fiskarcach, no to nie ma co się spodziewać, że będziemy mieć nie wiadomo jaką jakość naoszczenia. Tutaj może pokażę, to Giro Flash jakoś tam nie był zbytnio używany. Bardziej do owoców, warzyw, także no tutaj jeżeli chodzi o ostrość, no to tak jak widać trzeba uważać, żeby sobie rąk nie podcinać. Bardzo dobrze, przynajmniej na tej karce się sprawuje ten japoński nożyk z Kajocery ceramika, bardzo cienki, w ogóle nie czuć oporu na karteczce jak się kroi. A bym rzekł, że będzie ostrzejszy od Tojiro Flesha. Także chodziło na oszczenie KJC, no to jestem pod dużym wrażeniem. Tak samo, tak jak wspominałem, ten Fiskars seria Royal, naprawdę bardzo fajny, tak jak widać tutaj też chodziło na oszczenie, no to tutaj nie ma też żadnego problemu. Mega ostry jeszcze ta 12, to już było troszkę więcej krojone, ale nie ma problemu jakiegoś tego, żeby obrót się robił. Stal jest dość dobrej jakości, to można sprawdzić sobie zderzając tam dużo nóż, chodzi o wydźwięk. Tutaj akurat naoszczony, bo mi był przytępiony. Znaczy wczoraj się też super goli. Ten już był troszkę, to chyba 2 lata używany. Teraz go dooszczyłem na oszczałeczce, także doszłem do wprawy, jeżeli chodzi o tego czerwczojca. Tamten filmik, który nagrywałem, to akurat drugi raz używałem w ogóle tej oszczałki, także nie miałem takiej wprawy, także teraz mogę śmiało rzec, że oszczałka, jak widać, bardzo dobra. Co do ceramiki, no to tutaj też Kenji Knife odzyskał ostrość. Także jak mamy zamiar jakiś kupić dobry nóż jakościowo, no to wartałoby się wyposażyć jakiegoś szefa kuchni do tego, jakiś nóż Santoku do oddzielania mięsa od kości. Ten akurat Robert Welt jest fajny, wygodny do owoców, warzyw. Ponoć ceramika akurat nie wchodzi w żadne reakcje z owocami, z warzywami, także zaleca się krojenie na ceramicznej, także lepiej sobie odżałować jakieś tam 300 czy 400 zł, kupić taką Kajocerę, mega ostry, typowo do warzyw. No ten Evercut myślałem, że będzie lepszy, nie ma takiej ostrości, jakbym się spodziewał. Zobaczymy jak przy używaniu, no tak jak mówiłem, mega niby twarda tutaj ta krawędź, także może nawet się delikatnie gdzieś wyszczerbać. Jeżeli chodzi o trzymanie, no to dość fajny, wygodny, ładnie tu wyprofilowany, wszystko tu jest z metalu. Także no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No i tutaj no to Giro Flash, no to tutaj już dla pasjonatów, nawet ceny nie będę podawał, bo
bo jest oporowa. To tak od święta można sobie pokroić. Także tyle co do noży. Jak ktoś nie chce przepłacać, to ma to za inwestowanie około 100, tam 120 zł, no to wartałoby sobie kupić te Fiskarsy Seiya Royal. Są zestawy na chyba około 600 zł, chyba ze 6 noży, albo kupić pojedyncze sztuki. Tak jak mówię, tu jest akurat 15, sam raz do krojenia, 12 do takiego mniejszego, jakieś cebulki, nie cebulki, do podkrojenia. Fajnie, bo to jest, jak mówię, ta klinga jest wyższa, także nawet mniejsze rzeczy dużo lepiej jak tym tutaj. Tak jak widać, fusionem, tutaj już trzeba się już bawić bardziej. Tu jest coś dobrze wymyślane. Można kupić santoku. Jeszcze akurat sobie właśnie wyposażę tego santoku, bo naprawdę jestem zadowolony z tych noży. No, naoszczyli naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Fiskarsa. Także tyle co do noży. Podstawa to dobra oszczałka. Jakie byśmy noż nie kupili, no to z czasem każdy się przytępi. Jeden prędzej, drugi później, ale każdy z czasem się przytępi, także lepiej zainwestować dobrą oszczałkę. Chyba że ktoś się chce bawić, no to może kupić sobie kamień, moczyć go w wodzie i próbować na kamieniu naoszczyć czy tam wypolerować, ale najlepiej kupić jakąś automatyczną oszczałeczkę. Nie mamy problemów, czy pod takim kątem, czy pod takim kątem. Przykładamy, przejeżdżamy i ma być nóż ostry. Jeszcze może co do przechowywania, to wyposażcie się w jakieś tam, czy tam organizer, jak tutaj widać na noże. Organizer, która tu jest z Bluma, typowo do szuflad, tandem boxa, ewentualnie jakiś, tak tutaj, stojak, czy tam coś innego, tak żeby nam te noże się nie obijały. No i należy pamiętać, bo też się spotkałem z jakimiś przypadkami, że noże stalowe myją ludzie w zmywarce. Wiadomo, że wysoka temperatura nam ten nóż rozhartuje i tym bardziej się nam będzie szybciej tępił, także jeżeli mamy noże, no to nie myjmy ich w zmywarce, tylko myjmy ręcznie. No chyba że już mamy jakiś nóż 20, bo to nam nie zależy, no to wiadomo, ale jeżeli kupimy jakiś nóż w miarę dobrej jakości, no to trzymajmy go w jakimś organizerze, czy tam stojaku i nie myjmy w zmywareczce.